W sezonie 2016-2017 Znicz Basket wspierają Miasto Pruszków, Zakłady Farmaceutyczne Unia, Elektrobud Investment, Nice, producent automatyki do bram, Stelman, odzież sportowa, Logo, profesjonalna reklama. Były koszykarz Znicza Basket, teraz już obecnie cnie Kotwicy, Kołobrzeg. Patryk Przyborowski wrócił do hali Znicz. Było jak zwykle zimno, czy troszkę cieplej? Znaczy zimno było, tylko wczoraj mnie zaskoczyliście właśnie, bo było ciepło na treningu, a przychodzę na mecz i jest jak zwykle. Ale wiadomo, jak kibice przyszli, to też inaczej to trochę wygląda i jak zwykle było to dosyć gorąco. No mecz był, myślę, no ciekawy też, dlatego, że ta atmosfera podskoczyła. A dla mnie to był pierwszy powrót w sumie do drużyny, gdzie kiedyś grałem, więc takie no, fajne przeżycie, fajnie wrócić do Pruszkowa. Ja tam mam same fajne wspomnienia i fajny sezon zagraliśmy, dlatego no, coś nowego, coś fajnego. No. To nigdy wcześniej w swojej karierze nie miałeś okazji grać nawet w Słupsku? Nie miałem. No w Słupsku to... Poszedłem potem do drugiej ligi Warki, która potem przestała istnieć. Ja w Ożno też jak spadliśmy, to tak naprawdę jest w drugiej lidze. Sosnowiec się rozpadł. Znaczy też w drugiej lidze są teraz, przepraszam bardzo, są w drugiej lidze. Dlatego nigdy nie miałem okazji, żeby zagrać ze swoją drużyną. Było taki ciekawostka, pierwszy raz. Ten pierwszy raz był dla ciebie nieudany, bo przegraliście. Wróciliście do gry w trzeciej kwarcie, ty wtedy też po jednej z akcji byłeś bardzo spokojny, ale jednak w kierunku publiczności popatrzyłeś. No, tak to jest, no, są emocje i moim zdaniem też nie można być zbyt spokojnym, bo to jednak gra kontaktowa, gra dla mężczyzn, więc trzeba tak żyć meczem. Cieszy mnie to, jak graliśmy właśnie w drugiej połowie. No, ogólnie mi się podoba, że cały czas chcieliśmy dojść, no, mogliśmy trochę przełamać chłopaków z Nicza i... Tego nam trochę zabrakło, ale no pokazaliśmy, że mamy jakąś tam chemię, że gramy do końca, się nie poddajemy. Chyba na tym to głównie polega i tego tak trzeba grać ogólnie w każdy sport, jeśli coś uprawia. Dużo się zmieniło w grze Znicza Basket w porównaniu do poprzedniego sezonu i schematach. Tak jak ty, będąc wewnątrz tego zespołu, no i znając wielu tych kolegów i styl i gry, no to możesz to lepiej ocenić. Znaczy no, zagrywki są... Te same praktycznie, tam doszło na pewno kilka, ale nawet nazwy pamiętam są te same, to jakoś łatwiej mi tutaj było scoutingowo, bo nie musiałem się powiedzmy tak przygotowywać jak zwykle. No chłopaków znam, wiadomo, tak styl gry, ale to jest jak Pruszku się zawsze tym chyba charakteryzował, że grają odważnie, bez kompleksów i każdy też chce się pokazać, bo zazwyczaj to są zawodnicy, którzy chcą tam udowodnić coś jeszcze w lidze i to jest to fajna koszykówka, myślę. Więc to się chyba nie zmieniło, no jest tak jak było rok temu, szczególnie, że trener został, to wygląda to podobnie. Jeśli chodzi o grę Damiana Cechniaka, to wyglądało to trochę inaczej. Dzisiaj to był taki, może nawet nie cichy, a głośny bohater tego spotkania, bo zbierał, potem rzucał, no a jeszcze w pewnym momencie dużo asystował. No i przede wszystkim blokował, co zwłaszcza dla twoich wyższych trochę kolegów było dodatkową informacją, że muszą poszukać punktów dalej od kosza. No to zdecydowanie, Cechu to mnie zaskakuje. No pamiętam, jak w zeszłym roku po prostu nie ma po tych piłek, nie trafia, a tutaj naprawdę i ten wsad, to no nie wiem co się dzieje, co on tam je teraz, ale no naprawdę fajnie wygląda. No i Sarnina, mówię, najbardziej mnie zaskoczył chyba ze wszystkich. Dobrze też podobało mi się, jak wpychał nas pod kosz, no brakowało nam takiego też, żeby to jakoś się przeciwstawić. No nie wiem, co mam powiedzieć, no zagrał dobrym meczem po prostu, pociągnął trochę. No. A wam kogoś pod koszem w tym meczu nie brakowało? Nie no, Maćka tu już Strzeleckiego to już z nami trochę nie ma, to tak, no wiadomo, brakuje nam cały czas go i czekamy na niego. No ale to jesteśmy jak jesteśmy, nie ma co narzekać, wymyślać, trzeba grać i tyle. Przyjeżdżając do Pruszkowa mieliście świadomość, że to jest takie ważne spotkanie, bo nie dość, że na zakończenie roku, to jeszcze z sąsiadem w tabeli, z zespołem, który podobnie jak wy ma aspiracje gry w playoffach, a co najmniej uniknięcia gry w playoutach. Dokładnie, są to ważne teraz mecze, to jest szczególnie bliskie, no bo no można gdzieś uciec od tej strefy dolnej i właśnie walczyć już o jakieś cele, bo te playoffy to już jest naprawdę fajne granie i do tego trzeba dążyć moim zdaniem cały czas. No bo wiedzieliśmy, że będzie ciężki teren, że ciężki mecz, no, ale mieliśmy nadzieję, że trochę lepiej nasza gra zaczęła wyglądać i jednak to pociągniemy, no a wyszło jak wyszło. No. Po kilku latach przerwy wróciłeś, no może nie do województwa pomorskiego, a jesteś w zachodniopomorskim, no ale już do odległość do domu niewielka, to nie jest 800 km czy 750,
A jak tobie, ty się w tym czujesz i twoja rodzina? Znaczy, no ja się bardzo cieszę, że w końcu trochę bliżej, bo powiedzmy tak, teraz w tym okresie też byłem tak zmęczony, tak chciałem się jechać do domu, że w ogóle nie myślałem o niczym innym, a teraz już trochę lepiej, bo przyjeżdżam do Słupska, plus no moja dziewczyna ze mną mieszka teraz na początku, co też było bardzo fajne doświadczenie i cieszyłem się, że właśnie mam ją blisko, nie muszę przyjeżdżać co jakieś tam, nie wiem, parę miesięcy, tylko się widzieć. No, nie wiem, dla mnie to jest fajne doświadczenie, też do mamy mogę wpadać i przyjeżdżać w ogóle do chłopaków do mnie ze Słupska i się odwiedzać ich. No, jest to co innego niż było, bo to najeździłem się po tej Polsce i fajnie być trochę bliżej domu. Rozmawiamy o koszykówce, no ale ty ostatnio się spełniasz zupełnie w innej roli. Takie filmiki już wcześniej montowałeś, no ale tak naprawdę mocniej w tą branżę, że tak, jeżeli to możemy tak nazwać, wkroczyłeś się w Kołobrzegu. I skąd w ogóle pomysł na taki serial? Nie wiem, czy to będzie Tasiemiec, ale na razie już 3 odcinki, ty mówisz, że za chwilę 4. Tak, tak, od razu reklama, 4 jutro o 18:00, zapraszam. Telenowela koszykarze. A jeśli chodzi o to, no ogólnie, jeśli ktoś mnie zna, to wie, że ja zawsze uwielbiałem filmy, kinematografię, oglądam naprawdę dużo filmów. A zawsze gdzieś tam się lubiłem bawić, szukać takich rzeczy. Najpierw zaczął się właśnie od meczów, skrótów, jakichś bloopersów, a zawsze chciałem jakąś fabułę jakąś wymyślić. Wiadomo, na razie takie to są, powiedzmy, trudne sprawy koszykarskie, jest to dosyć prosta forma. A tak naprawdę, no w świecie koszykówki jest dużo dziwaków i gdzieś tam doświadczenia, różne rzeczy można gdzieś przenieść tutaj na kamerę i pokazać coś innego, coś śmiesznego. A że trochę czasu wolnego też mamy między treningami, to warto, myślę, się rozwijać też w różnych kierunkach. I mam nadzieję, że kiedyś to nie będą tylko takie głupoty, a jakiś film może pełnometrażowy albo coś w tym stylu, bo bardzo chciałbym coś jakiegoś zrobić. A na razie zapraszam na oglądanie. Myślę, że Tasiemiec może nie, ale liczymy na chociaż 10 odcinków na razie. Tak? Zobaczymy, jak to będzie się dalej tam bawiło. Skąd w ogóle pomysł był na taki serial? To sytuacje życiowe, czy też tak z kolegami usiedli, bo ty jesteś głównym reżyserem i scenarzystą, no ale wiadomo, że tobie też pomagają i jak przychodzisz na trening, to pojawiają się takie sytuacje, a może byśmy zrobili to, a tamto usunęli jakąś scenę, więc skąd czerpiecie pomysły na ten serial? Znaczy, jeśli chodzi głównie o pierwszy odcinek, to było tak, że ja tak napisałem jakby scenariusz, można powiedzieć, jakiś zarys. A teraz to są luźne jakieś tam pomysły połączone i głównie improwizacja, właśnie w 3-4 myślimy o tym. A są to głównie dużo jest z życia, bardzo dużo, prawie że może nie wszystko, ale duża część jest zainspirowana gdzieś życiem, kolegami tam z różnych drużyn czy tam sytuacjami. I wiadomo, dodane trochę tam mojego jakiegoś tam pomysłu i montażu, ale tak to jest głównie właśnie naprawdę inspirowane życiem. A jak koledzy podeszli do tego pomysłu? Czy ty ich musiałeś zachęcać, żeby wystąpili przed kamerą? Czy to było tak, że zgłaszali się wręcz niektórzy, że chcieliby chociaż epizod zagrać w swoim serialu? Znaczy, no ogólnie ja się tak raczej staram nie rozstawać z kamerą. Kupiłem właśnie nową kamerę, tą taką trochę mniejszą, trochę lepszą i tak mówię, że coś zrobić. No chłopaki tak może nie byli jakoś mega nastawieni na to, ale po pierwszych nagraniach, gdzie zmontowałem pierwsze scenki, zaczęli się śmiać, a szczególnie pierwszy odcinek, gdzie Polsat Sport gdzieś to tam umieścił w newsach, gdzieś Adam Romański bodajże na Twitterze napisał, to taka dodatkowa motywacja, takie zdziwienie, bo my liczyliśmy, że nie wiem, 100 osób to obejrzy, a to nagle jakieś tam tysiące, no tam, co się tego w ogóle nie spodziewaliśmy. I teraz jest ich coraz łatwiej zaprosić, ale no wiadomo, jak nagrywanie, jak się gdzieś tam pomyli 3 razy, musi powtarzać, to zaczyna się denerwowanie, ale iż efekt jak jest końcowy, to naprawdę się cieszymy wszyscy razem, coś tam się dzieje i idzie dalej. A trenera bądź kogoś z klubu nie będziesz zachęcał, żeby się pojawił przed kamerą? Bo też różnie czasem na to może mogą trenerzy patrzeć, że ty bardziej się koncentrujesz poza boiskowo, czy wręcz odwrotnie wspierają cię w tym w klubie? Z tego co wiem, to trener chyba nie oglądał jeszcze tego serialu, tylko zobaczymy, ale ja nie uważam, że to takie, że ktoś się koncentruje na czymś innym. No, koszykówce naprawdę wystarczająco dużo człowiek myśli, a fajnie też robić co innego, bo jednak no, można jakoś się kreatywnie tam spełnić w czymś innym, bo tylko mecze to też tak, że może człowiek zwariować. A jeśli chodzi o to, czy nie wiem, zastanawiam się, na pewno naszego masażystę zaproszę następnym razem, Majkiego, do jakiegoś odcinka, żeby się pojawił gościnnie, a jeśli będą mieli ochotę, bardzo chętnie, napiszemy jakąś rolkę małą. Tak jak powiedziałeś, jest to serial o koszykarze, więc też o koszykówce, więc cały czas o niej myślisz.
A w związku z tym, że przerwa świąteczna, to dodatkowo odcinek jakiś świąteczny planujecie? Czy nie będzie czasu, jakaś dłuższa będzie przerwa? Bo zaprosiłeś na czwarty odcinek, który w niedzielę ukaże się w internecie. No ale z racji tego, że pewnie jakiś wolny dostaniecie, to może będzie dłuższa przerwa. No zobaczymy, czy uda nam się właśnie teraz, jak wrócimy, coś tam nagrać, bo jest pewien pomysł na fajny odcinek, ale no nie obiecuję, że tak powiem, bo jak będziemy się rozjeżdżać do domu, to nie będzie okazji, żeby coś nagrać. No ale zobaczymy, no niech nie obiecuję, ale spróbujemy coś jeszcze sknocić tam, żeby przed świętami jakiś był odcineczek, ale się okaże. Już tak na zakończenie powiem, jesteście, mieszkacie w miejscowości nadmorskiej, to może byście wykąpali się chociaż w morzu. Ja na pewno na to nie idę. Ja zobaczę, chłopaków spytam, ale nie, ja nie sądzę. Ja jestem z marźluchem, dla mnie to jest przesada. I co, kończymy? Czy tam coś jeszcze pozdrowić mam? Pozdrawiam mamusiu, kocham siebie bardzo, pozdrawiam. Ula tak samo, kocham i pozdrawiam. A tak też fajnie, cieszę się, że byłem w Pruszkowie i na razie chyba. No, do zobaczenia.